Zobaczymy ten start. Dobra, drugą mapkę zobaczmy. Druga mapka, Koksir pierwsza wygrana przez Foxa, Aero. Skok do góry, a ten gdzie? Ten za nim! Nie słyszał. Patrz jak cichutko. Tak, tak. Bo może myślisz, że tamten nie wie, że on w redzie. O! Stara sztuczka, kuźwa z 97 roku. Dokładnie tak. Ale to działa do dziś, ty. Jedna ze sztuczek, które działają. Skok, łapteczki. Ale go załatwił, nie? To musiał być niezły, tak wiesz. Taki jumpscare, nie? Jumpscare jak w filmach, nie? Tak, tak, ale ściągnął mu sporo czerwonej tym, nie? Jak nie całą chyba. Całą mu zdjął. Arfin, ile czerwona pełna redukuje ci damage'u, jak myślisz? Wiesz to? A ja nie mam zielonego pojęcia. Nie wiesz tego? 80%? Nie, co ty? Ja nawet nie wiem, co ile się kład pojawia. A wiesz, że masz komentować teamy? Nie, no, co ten Koks nie słyszy? Nie słyszy. Marfin, redukuje ci 80% damage'u. Czyli jak dostanę rakietą, która ma powiedzmy na przykład 100 damage'u, tak, to zjedzie mi całego reda, ale no, zabierze mi z życia tylko 20. To znaczy, nie wiem, czy dokładnie tak to jest robione. Nie wiem, ile by ci zabrała jedna rakieta. Pewnie by ci zebrała połowę całego reda. Tego akurat nie jestem pewien, ale wiem, że... Koksiu, tak się nie robi. Inaczej. No, co to może inaczej. Jak normalna rakieta zebrałaby ci... Patrz. Stówę, no to tu by ci zebrała 20 ci zbierze. Ale cała by musiała zejść. Cały red by musiał zejść, to patrz. A pączek? Żółta. Żółta, że skończę. Żółta zbiera 60%, a zielona 30 chyba. 30. A to no, nie wiedziałem nawet. No widzisz. A kład wiesz, ile daje poweru? No 4 razy power, to wiem. Dokładnie. To nie na to kład. A pentagram? Podstawy pentagram. A pentagram wiesz, ile daje? No, nieskończoność chyba, nie? Ale wiem, że jak masz pentagrama, to zbroja ci i tak schodzi, jak ci ktoś trafi, tak? Tak, tak. A co ci dają oczka? No, niewidzialność, no przecież, no ej. No, ale widać takie wąsy, nie? Takie długie, meksykańskie wąsy, jak się przypatrzysz. Oh my God. No to, Marfin, podstawy do 4x4 już znasz, możesz ze mną komentować. Tak, dobra. Ale jestem na timerach. Tak. Dobra, poczekajcie, bo 4-2. Dobra, tak, 5. Koks się wygrywa. Koks ciśnie. No, wpadł ładny. Dostał go, nie goń. Nie goń go tam, nie na goń. Na dole będzie. Tak jest. A, dobrze, granatnikiem go. Koks to jest mistrz granatów. Koks to jest w ogóle mistrz granatów. Mistrz polskiej tak, okolic. Potwierdzam. Motherfucker, jaką mistrz. Granat w łeb zawsze jest na dęczy. O, kolejny. Zobacz tu. To polski Flamer. A może Flamer to jest polski Koks? Ale z tym dźwiękiem to ty musisz popracować, chłopie. Ta mapa to jest akurat dobra na granaty, no. Tak, ale powinien popracować nad dźwiękiem, co nie? Ale tak, to już dawno mówiłem, że on według mnie w ogóle ma na odwrót założone. To znaczy nad dźwiękiem sound cues, nie? Że wiesz, on nie wie tak naprawdę, nawet jak się gościu koło niego odrodzi, on tak, go słyszy. Tak, on go nie słyszy, on go nie słyszy. Dopiero zacznie strzelać go do niego, to Koks wie, że ktoś jest koło niego. Tak, tak, tak. To jest jakaś masakra, no, nie? Tutaj dosyć niefortunne ustawienie się, bo na tej mapie, w tym miejscu koło tej zielonej, to jest wyrok śmierci, jak gość z czerwonej wychodzi. 7 fragów tutaj na D4 to jest minuta roboty czasami. To pff, nawet nie. No. No dobra, zobaczmy. Ej, koksiu. O, ładnie, zjechał mu reda. Zjechał mu całkowicie. Ile koks ma tego spawa? 29! Uuu, morda! Bardzo ładnie. O! O jest! Co to było? Koksiu, leć do góry, nie czekaj tu na niego, chłopie. No, głupia pozycja. Ale mu przypierdolił dwie rakiety. Zawsze jak komentatorzy powiedzą głupia pozycja, to no, ja musiałem zabija wszystkich. Tamten już chyba wali z tego, nie? No, oj, Koks, to chyba dominacja. O, fancy rocket jump. Tak, tylko że zapomniał granatów. No dobrze. Wychodzi. Dobrze, czy ty już, nie tu! Słyszałeś mu? Co? Co to było w ogóle? Przecież on rakiem jumpa zrobił z czerwonej Koks. No nie, to jest nic dywizja tego, czwarta, człowieku, kopanie w lawie. To jest, nawet nie puszczam tego meba. No ale widziałeś, że on strzelił dwa razy do... On strzelił tam zbrojownie, nie? Tak. Koks, no, błagam cię, no chłopie, no. O, patrz jak co ty od Janie Pawlasz tutaj?
Koksiu, no tymi słuchawkami nad dźwiękiem, to musimy cię zapisać. Ale naprawdę, trzeba mu chyba z donate'u, Sebi, musisz mu kupić, kurwa, albo mu zrobić ten dźwięk, bo ja nie wierzę w to, co widzę, nie? Nie, ja myślę, że Elmo trzeba zaprząć do... Właśnie, Elmo, nasz dźwiękowiec, to jest nasz dźwiękowiec. Tak jest. Zweźcie Elmo na wywiad, zapytamy go, co jego zdaniem Koks powinien zrobić, żeby słyszeć. No mówię, podam ci słuchawki przede wszystkim, bo to pomoże na pewno. No może ty, a może on na takich głośniczkach, jak myśmy w 96 grali, takie malutkie przy kompie, nie? Rozumiesz? Albo z monitora, może jeszcze z monitora. Nie, to tamte były bardziej pro. W Adaxie się kupowało takie malutkie, że gówno było słychać, ale miałeś je ustawione, że wiesz. To był dramat, pamiętam. To pamiętasz to sobie, nie? Takie malutkie. Ja to pamiętam jeszcze pierwsze karty dźwiękowe, te Vibry, czy co to było, nie pamiętam. Dobra, ale 6 fragów, trzeba by się wziąć tutaj jako z roboty, musimy popatrzeć. Znowu w złym miejscu stał, no przecież... Robi zasadzkę mu. Jezus Maria. Dobra, Reda będzie miał. Trzymaj tego Reda. Uciekaj! Albo go... Ładnie. Ale zacznij grać troszkę mądrzej. Zabij go. No, ale powinien skoczyć od razu do góry z tej czerwonej. Dobrze, przynajmniej wie, że jest w Negasie, nie? Tak, było ładne. To ładne było. Nie zeskakuj, powiem. Nie no, tamte też nie ogarnia, wiesz. To nie jest w Redzie, kogo wiesz, no jest. Dobrze, go słyszał, brawo. Pięknie. Aha, tu siedział. 36. Dobry racket jump, prawie udany. Dzięki, bliski. 36 na laryngologa, dziękuję ci bardzo. Ale to muszę się jakoś z Koksem skontaktować, bo nie wiem. Tak. Ja myślę, że to 36 na laryngologa, to w Irlandii to mało. To kurwa, jak mam, nie wiem, w Ukrainie by tyle nie zapłacił, 36 na laryngologa. No nie, no to takiego, to ten Gliński opłacił pewnie, wie, żeby mu tam przez, na Discordzie znaczy, ogarnąć uszy. Nie, no. Rejestrację, to jest tylko za rejestrację, kurwa. To jest rejestracja u Elma przychodni. Nie? Tak, u Elma przychodni. Elmo jak młodego umyje, to potem przyjmuje na cały etat. Albo może jakiś cygański, albo cygański obchód lekarski jakiś może. Tak, u cyganów kupują pączka, załatwimy ci. Przyjdzie. Dobra panowie, bo jest tylko 6 fragów, a Koks tutaj ciągle ma problemy ze słuchem. Zabij go! No. Dobra, zabił go, ale siebie też zabił, dobra no. Tu się dzieje. Ale z dwojga złego to jest... Nie no, Dywizja czwarta jest piękna, to jest... Najlepsza, jest najlepsza. Nie ma nic lepszego. Jedynie co może to pobić, to jest jakby dwa joysticki podłączył i kazał grać. Albo, no nie wiem, no, Szamot z Maczerem i ze Szturmem w teamie. To zawsze bym obejrzał. Albo jeszcze na przykład Stelin. Na samych klawiaturach na przykład. Ja bym posłuchał. No, to też prawda. Maklera nerwy. Dobrze. Ładnie. Dobrze, no Koks, no dobrze, odwrócił się. Trzymaj go tam, jest 7,50. Dobra, jak zagrasz mądrze, to tego już nie przegrasz. Dobrze, ale ty, szpaw ma 30. Leda mu wziął już. Także tu już jest dobrze. Koks, wyskakuj tu w lewo. Na twardziela poszedł. No jest uparty, chłop jest uparty, to trzeba mu przyznać. No i widzisz. Dobra, to jest 10 fragów, ale no 2 minuty nie gramy niecałe. O, woda. Awa. No wyszedł. Daj mu się utopić. Dobrze, 2-0 dla Koksa. Koks. I rocket jump, no takiego to jeszcze nie widziałem, powiem szczerze, dawno. Ja też właśnie. No dobra, ale on go w ogóle znowu nie słyszał. Nasylającego kota, tak, jakiegoś, nie wiem co to było. Tak. Postaw dobrze, chłopak dopiero wraca do formy. Mazol. Długo, ładnie. Ty gadasz mazol, a widzisz ile Koks mazoli sprzedał? Ile directów? 13. Ładnie, jednie, no widzę. No, no i 30% prawie LG, to źle? No ja muszę testację. Ty tak nie masz, ty tak nie masz, Sylwii. I do lawy go, jak go upokorzył, Zobacz. 29 szafta mam. Daj rekciki 13 na tej mapie, to nie jest problem. Ja dziś wspominam, jak grał Gliński walną 22 Acitowi na Brabado, pamiętasz? Ten, o tym, wiesz, to mecz legenda. Koks, gdzie ty? Będzie red. Patrz, dobra, wierzę, że niekonwencjonalne granie jest. Właśnie, on gra niekonwencjonalnie, może dlatego liczę go, że go zaskoczy tym, nie? Patrz, no i co, zaskoczył. Zaskoczył, bo się zesrał. Patrz, ten zebrał 40 rakiet, ma w kiebzie. Patrz, co on z nim robi. No, i granat. Jaki granat, widzisz, jak trafił. No nie, to nie ma jego wiary, no. Koks, zrób 30% LG, proszę cię. Posłuchaj, patrz tu granaty rzuca w to okienko takie. Widziałeś to?
Koks, nie, go, nie ma go tu, on jest na zielonej. Ale Koks, po co ty go gonisz? Po co ty tam wychodzisz? Poczekaj sobie w tej zbrojowni, odpocznij sobie. Bo go chcę upokorzyć, chcę pokazać, jak dobry jest. A no chyba, że... Dobra. Nie no, brawo, no, brawo, jest, dobrze. Dobrze jest, dobrze jest.